Siemaneczko, jestem Petem Games, witam w grze w Spryngujeczce. Montujemy. Dzisiaj nie będziemy prowadzić domów, nie będziemy montować. Dzisiaj wzięliśmy się za remonty u innych. Więc bierzemy sobie maile. Tu nie mamy. Tu dziś były przychodzące. Czekajcie. Zacznij od początku. Nie. Jeszcze raz. Tu jest jakiś mój. Mój dom został podtopiony. Zaludki patę jest zrujnowany. Ktoś koniecznie prosi pozbyć się niszczonych mebli i ogólnie wszystko wyczyścić. Nie mam pojęcia, jak w ogóle mogło do tego dojść. Firma projektująca dom zapewniała mnie, że działka została sprawdzona przez specjalistów od środowiska. Byłem przekonany, że to znaczy, że jesteśmy bezpieczni od podobnych katastrof. Mam szczerą nadzieję, że patę uda się uratować i będzie wyglądać tak, jakby nic tam się nie stało. No i że już nigdy nie będę musiał prosić o takiej rodzaj pomocy. Wyjmujemy zlecenie. Mówię, nie chcę dzisiaj bawić się w sprzedawanie domów, kupywanie, bo z tego względu, że tak zwany dom dla youtubera miał być ogarnięty, miał być sprzedany, a się okazało, że niestety, proszę Państwa, został mój dom poprzedni sprzedany. Nie chcę się dzisiaj tym zajmować zbytnio, więc postanowiłem zrobić to na innej zasadzie. Mianowicie chcę kupić sobie poza odcinkiem dom, ten rodzinny dom, który był, i wtedy dopiero ogarnąć i tamtego sprzedać. Na tej zasadzie będę sobie to liczył ogarnąć. Ale dzisiaj zajmę się tylko wyłącznie misją. To mam elegancko, to pewnie mam coś do oczyszczenia. Aż mnie zlagowało. No, tu oczyszczenia będzie fest. To będzie oczyszczenia fest. Fest. To piątka otwierdza, dobra. Ja myślałem, że zaczniemy sobie od tamtej strony tak oganiać, na po kolei. Wszystko będziemy musieli usunąć, plamy, wszystkie co do joty. Tych plam troszkę jest, no tutaj trzeba na pewno troszkę postarać się i doczyścić wszystko, co jest możliwe. Patrzcie, jak to jest. No, jednak podtopienie troszkę w pewnym sensie znowu. Znać? A, trochę przejść, zobaczyć, co dokładnie się stanęło. No, niestety się tak nie udało. Dziwne. Mimo podtopienia, tam tak powiem, zanania. No, gościu po prostu tutaj no, zostawi ten dom cały. Trochę dziwne to z mojej strony, że to tak gościu zrobił, ale już nie jest moja sprawa w sumie. Ja bym na pewno nawet domu nie zostawił wtedy. Otwartego. O to mi chodzi. Dobra. No i tutaj mamy naprawdę sprzątanie, proszę Państwa. O Jezu, ale im się wpakował. I to dość tak potężnie. Takie sprzątanie to trochę nam zajmie. Bezapelacyjnie. Upu.
Mamy 7 rzeczy do sprzedania. Co dokładnie? Tego nie wiem. Rozbierzemy sobie te śmieci. Po prostu znaleźć rzeczy, które można sprzedać. Ja to będę rzucić troszeczkę tutaj nabuchami. O, sprzedajemy dalej. Nie, tutaj obraz jest niesprzedawany. Tu jest kolejne rzeczy są, ale ja coś tutaj zbierze zbytnio też nie widzę takich typowo sprzedażowych. Mnie trochę dziwi. Są trzy rzeczy. A to jest może lampy. Nie, lampy zostają, obraz zostaje. Kwiatek pewnie. Są pięć rzeczy. Tutaj. No to w środku. Happy endowy też tutaj. Aha. Czyli chociaż to widzimy, że jest mniej więcej gotowe co i ja. Dobra. Tylko coś mi zamknąć. Oczywiście miałem ściany, drzwi i podłogi, rzecz jasna. Z tego błota, można powiedzieć. Tak, bo to jednak no jest to jednak błoto, gdzie patrzył. Teraz tak, musimy umyć okno. Czekajcie, czy ja nie mam tego usuwanego? Nie. Czy tego nie usuwanego nie mam? Posiadam jeszcze takiej umiejętności. Dobra. Jeszcze tu gdzieś budno? Jeszcze. Trzeba jakaś tak ładnie przejechać. Przemieść tak quest. No ale czemu mogę? Czemu nie chcę mi nie zaliczyć? Dobra, zaliczyło, dobra, jest git. Lecimy po kolei, bo później się to będę kurna za głowił, gdzie ten bot jest cały. Dobra, cyk, cyk, cyk. Tu. Następne okno myte. No jest trochę tego widział. On mi nie patrzył. Jak mi nie patrzył, to trochę tego broduje. Kurwa, żebym cisnął. Odcisnąłem. Klawisz i muszę jeszcze raz zacząć mieć. Ale to chwila, moment, będzie umyte. Pik, pik, pik. Jemy. Teraz tak, tutaj nam zostało 8 śmieci. To jest na 100%. Coś tu jeszcze jest. Dobra, śmieci są zebrane. No i teraz tak, musimy wziąć podłogę. Tak znacznie. A podłogi są wyczyszczone. Coś tu musimy więcej dać. Teraz tylko musimy kupić dwa rzeczy. Tylko teraz, żeby to wlazło wszystko razem. Dobra, tu jest już ogarnięte. Jedno pomieszczenie. Tylko wiadomo, że tu są tylko pomieszczenia takie delikatne. No i więcej tak ustawiamy, jak było. Na to nam tu wyjdzie. Kwiatuszek, dodoniczki. Tu kolejny kwiatuszek do doniczki. No, idzie, wyjdzie. Nic. Biurko. Jakieś innowacyjne biureczko. Hotel. Dobra, czy mi takie biuro. On tego się przy okazji. Widzimy zajebiste stanowisko. Kajoniczka znowu. A to dajmy to tak sobie elegancko. Dwa. No i tutaj ta jedna niech tutaj gdzieś będzie. W rogu. Legał. Ojej, coś mi tutaj kamiszka szybko lata. Pudełko. Pudełko może być oczywiście na trapetce. Postawione jeszcze, musimy sobie postawić tutaj gdzieś. Tak ja tu
budzik. To niech sobie na biurko będzie. Ale ładny, ładny budzik. Lampa do biurka. Lekkie teraz lampy mają. Oczywiście kwiatuszka jakiegoś. No i zostało. Nie. Potem. Dobra, tu mamy ogarnięte. Najgorzej to będzie tutaj skrzydnięcia. Bo tu będzie naprawdę zajebiście dużo rzeczy. Oczyszczenia. A musimy się nie poddawać, musimy to jakoś ale wyczyścić. Dobra, tak jest, tak jest, tak jest. No, uuu, jest 128 Pro. Stąd 28 lat do usunięcia. No zajebiście. No tutaj to jest w ogóle. Co mam tu strzelać? Teraz kolej 9 rzeczy mam do sprzedania. Teraz musimy zobaczyć, co my mamy do sprzedania. I do kupca. Dobra, tu jest ogarnięte. Teraz nam zostaje tylko ogarnąć. Proszę Państwa, podłogi to wszystko. A szczęście to jest takie typowe czyszczenie, tylko już tutaj zbytnio teoretycznie czasu nie powinno zajmować, ale zawsze to jeszcze ta chwila, dwa będą jednak nam to czasu zajmować. Znaczy, wątpię, że w jednym odcinku to zrobimy. Czy to jeszcze jakaś plama jest? Na drzwiach. Oczywiście na drzwiach. No zamień do mydła. To zamień do mydła. Kosz na śmieci. Idealnie był. I oczywiście szczotka od Kimla. Musi być obowiązkowo. Dobra. Teraz możemy sobie zamknąć. Czekajcie, tutaj też coś będzie. I tutaj jest też konkretny syf, który był sprzęte było. Dobra. To był to konkretny syf z tego co widzę. Ja tylko trzeba nie posprzedawać. Tak. Tak jak to było poprzednio. Oczywiście tu śmieci. Na szczęście ich dużo nie było. No i sprzątanie, sprzątanie, sprzątamy. Jeszcze mam oknę do umycia. Tego to widzę. Są dwa okna, szczęście tylko to. Jeszcze jak cię mogę, jak to się mówi. Będzie elegancko, ale cyk. Cyk. Jakiś czek, czek, ubezpieczony jest. Powiem szczerze, na wiem, czek dzisiaj nic nie robił. Bo czekaj się żyłem. Dlatego tak się spać chcę. Strasznie mi się spać chcę. Na wszystko. Jeszcze jest na godzinę, bo to 9. Tak mi się kojarzy, spać chcę. A, ciekawe, że to będzie częściej tej chałupy. Idziemy sobie ogarniać później to. W późniejszym czasie. Więc tak leci mi sobie z łóżkiem. Łóżko jest. To jest. Szafka na sobie chyba. Szafka nocna. Jedna. To chyba na wypłacie będzie. Coś czuję. Kumoda. Kumoda. Doniczka jedna. Nie, tak sobie postawimy. Doniczka jedna. Biała.
ten elegancko na komodzie. Tutaj tak samo. No i oczywiście kwiatki trzeba posadzić. Bo po coś innego by tu chcieli, oczywiście doniczki. No i git. Czekajcie, bo tu coś mamy jeszcze dwa lampy, tak? Dwie lampy. Pik. Dobra, już jest ogarnięte. Takie pomienne pomieszczenie, na które to będzie właśnie chyba z tą kuchnią, z tego co widzę. Czy mam coś na górze? Do ogarnięcia, na szczęście nie mam nic. Powiem szczerze, dzisiaj nie byłoby na tyle. Bo źle się czuję. Nie, dzisiejszym odcinku było to na tyle. Jeśli takie odcinek będzie składał, to serdecznie rekomendacje. Dzięki za oglądanie. Trzymaj się, następnego odcinka. Na razie, cześć.